Don't allow the guilt to drain your fortitude. Witam, witam i zapraszam na 9 materiał. Jestem Bartul. Skończyliśmy w tym miejscu. Eksplorujemy cały czas Limbo Marii. Mamy kilka ścieżek, które będziemy eksplorować. Najbardziej mnie martwią tutaj te przejścia z kartami. Na razie nie ogarniam tematu, więc przypuszczam, że będę musiał skorzystać z poradnika. Dobra, w tym momencie pójdziemy tutaj. Jak widzicie, tu mam jakieś wytyczne dotyczące śledztwa i poszlaki. Także może uda nam się tam coś konkretnego zebrać. O! O, wo, 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 wo. Ale bym narobił. Shit. Spróbujemy tego przeciwnika. Chciałem, kurczę, zrobić wślizg. Ale na szczęście zaczynamy tutaj. O, z kotwicy numer 7. Także bardzo bliziutko, nie będę musiał po całej mapie przechodzić. Na szczęście. Dlaczego? Ta gra nie chce mi. Ja cię pierdzielę, no. A dopóki nam się ta energia nie uzupełni, to nie mogę wykonywać tutaj tego ślizgu. No, oczywiście mamy uniki, z których rzadko korzystam. Nie wiem, nie wiem czasem, czy się nie lepiej wrócić. Mamy tylko jedną flaszkę leczącą. Oj, ta kamera coś nie chce z nami współpracować. Okej. Jest bezpiecznie. Aha, winda. No dobra, winda, ale można ewentualnie jeszcze pójść w lewo i w prawo. Ups. Nie wiem, czy to dobry pomysł tutaj schodzić. Bym chciał tutaj. Okej, da się. Zeszliśmy na sam dół? Nie. Aha, czyli tutaj mamy jakby dwie windy. A tutaj jest druga, widzicie? A jestem ciekawy, gdzie ona nas zabierze w sumie. Sprawdźmy to, o co tu chodzi. Aha, okej. W taki sposób. Tutaj widzicie, mamy przejście. Aha, tutaj nie przejdziemy, bo mamy te drzwi. Gdzie są potrzebne? Drzwi Kogai. Potrzebuję więcej przedmiotów, by rozwiązać tą zagadkę, więc tutaj nie przejdziemy. Aha. Gdzie jest ta winda, cholera? Ej, zostałem w łapce. Jak teraz stąd wyjść? Patrzcie, tu zjebało się coś. Ta winda powinna nam się tutaj... Szlak. Tam nie przejdę. No to fajnie, jesteśmy w dupie. Mogę ewentualnie skorzystać z szybkiej podróży, tylko że nam tutaj przepadną jednostki tuszu. No i co, muszę tak zrobić. Ewentualnie spróbujemy tutaj wrócić, może tam winda się odblokuje. Oh!
szepną mnie w dół i... A co z tą winą się stało? Ło, a teraz nawet nie chcę jechać na dół. Aha, całkowicie nam przepadł ten tusz, to jest stąd. I dlatego te, dlatego ci przeciwnicy tam byli w tym, w tej pierwotnej formie. Aha, ja pierdzielę. Widzicie? Dopiero teraz zdobyłem tą, ten tusz jeszcze raz. Ale jaja. Także nie warto ich, widzicie, tutaj za bardzo w ten sposób robić. No nie miałem wyjścia w zasadzie. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. No tutaj nie przejdę, ewentualnie może tędy damy radę, chociaż nie wiem. Na razie odkrywamy mapę. No i po drodze oczywiście staram się rozwiązywać zagadki, które potrafię. Z tymi kartami jest problem. Więc na razie ten temat zostawiam. Aha, czekajcie, bo to jest bariera. Fantastycznie. Ale nie mam już czym się leczyć, cholera. Po mnie, nawet tam chyba nie warto iść. Ej, ile to będzie cudo żyć? Wspomnienie, proszę Państwa, klikamy. Dobra, czego przewidnia po poprzednia? Nie chcesz tego oglądać. Dobra, da się wyjść. Zobacz spinkę Kogai z ciała pani Floyd. O, kurczę, to jest właśnie dosyć ważne, bo tych drzwi mamy tutaj multum, drzwi Kogai. Więc, aha, co to jest jedynka idź? Gdzie mnie to przyniesie? Aha. Tutaj widzicie, chyba coś do zebrania mamy. Grzechotkę mamy. Suchnie nadzieją, trzymana rękami trzęsącymi się z oczekiwania. Uczucia jednak blakną. Nie czuję posmaku ani spełnienia, ani rozczarowania. Dobra, bierzemy to. Tutaj chyba nic więcej nie znajdziemy, okej. Okay. Dobra, musimy tam spinkę znaleźć.
Tylko, że... Okej, tu jest jeszcze przejście. Można by było wrócić do posiadłości i ulepszyć trochę pistolet i ten nasz miecz, sztylet. Okej. Aha, tu się wracamy tutaj, dobra. Zdobądź dodatkowo, Boże, znajdź dodatkowo obozy, zanieś maskę zbroi mistrzowi, znajdź sposób na dokończenie rytuału, znajdź brakujący fragment ostatniego memuaru pani Floyd, zbierz i wysłuchaj to, nie znajdź drugą część notki, znajdź brakującą część medalionu, dowiedz się więcej o przyszłości ojca, znajdź dodatkowe strony, znajdź spinkę Kogai z ciała pani Floyd. No właśnie to jest to, co potrzebujemy zrobić. Oj, tam coś było. Oj, udało się cofnąć, na szczęście. Ło. Nie mam kompletnie życia, jak będziemy walczyć, to od razu ginę. Ale tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Dziwne. Znaczy, to znaczy pewnie tutaj coś będziemy robić, ale później. Na tym etapie gry nie jestem w stanie tutaj tego zbadać w 100%. Oj, moment, który to ja mam tu? A, tutaj jest przejście, okej. To sobie odblokujemy, więc też będziemy mieli jakiś dostęp, prawda? Tutaj nie wiem czasem, czy nie będzie potrzebny poczwórny skok. Albo tutaj będzie trzeba wejść. Dobra, w takim razie ja się może wrócę teraz do posiadłości. Ulepszymy sobie nasz oręż. Zdeponujemy przedmioty, zdeponujemy tłuszcz. Przenieśmy się do posiadłości. Tutaj widzicie, kilka wykrzykników się pojawiło, porozmawiamy z Tomasem, zbrojmistrzem. Dobra, idźmy może do Tomasa najpierw. Inni. Very interesting bunch. We had knowledge of some of them. Some we wanted to meet for a long time. And some we even occasionally worked with. Aha, tylko tyle. O, dobra, to nic. Organizacja. Yeah, I work for both of them. I'm a professional. I don't care about politics. Nie wiem, czy uważacie tak jak ja, ale te rozmowy, te dialogi, które prowadzimy, powinny być na górze ekranu, bo tutaj na dole mamy całe to tego HUD-a, nie? Czyli te opcje dialogowe, które możemy wybierać, i to się jedno na drugie nanosi i no źle to wygląda po prostu. Znajdź dodatkowy obóz, zanieś maskę zbroi mistrzowi. Okej. Okay. Zobaczmy, co mogę ulepszyć. Może zaczniemy od magnetu. Tutaj nie mam czepka eksperymentalnego, z tego co widzę. Tutaj mamy grzechotkę, tak? Szybsze ataki wręcz. Okej, okay, za 300. Let's get to work. To w zasadzie tylko na to mnie stać. Tutaj już nie mam surowców. Dobra. No niestety, tylko jedną rzecz ulepszyliśmy. Wróćmy się jeszcze do tatuatorki, żeby nabyć jakiś nowy tatuaż, jakąś nową umiejętność. O, widzicie, uruchomiłem ponownie komputer.
No i teraz gra działa bardzo ładnie. A wcześniej coś się w poprzednim odcinku coś się pieprzyło. Ma'am? 300. Zasięg masek towarzysza zwiększa się. No weźmy to. W sumie tak chyba nic innego nie mogę. Tutaj potrzebujemy 300 i 300. Dobra, nawet nie będę tego czytał. Dobra, gdzie wracamy? Gdzie wracamy? Chyba do wspomnień tutaj Marii, bo... Czekajcie, zobaczmy. Tutaj cię nie dostanę. Tutaj nie mamy... wszystkich części Kogai. Tej spinki nam brakuje. Więc możemy tutaj pójść. Ok, przenieśmy się w to miejsce po prostu i tyle. Te karty Tarota to... Wcześniej czy później będę musiał rozwiązać. Nic ja tutaj tego nie otworzymy. Szlak, jak ja, co ja zrobiłem? O kurde! Ej! Jak ja to zrobiłem? Matko i córko, ale się udało na szczęście tutaj dostać. Wiecie co, ta winda powinna chyba... Dobra, nie będziemy już... Czekajcie, bo ta winda to jest to jakby... Aha! Ona jakby działa w drugą stronę. Aha. No tak, tutaj nie damy rady wejść. Bo to jest jakby ścieżka w drugą stronę, widzicie? To jest wszystko tak zrobione, że ta winda działa... Trochę ją przechytrzyłem, więc udało mi się tutaj przejść, ale to wszystko jest zaprojektowane, jakbym szedł od drugiej strony, więc... Tutaj nawet nie jestem w stanie chyba... Chociaż... Kurde, udało się tu im wejść. Ale wiecie co, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym szedł może od tej strony, ale dobra, jak już tu jestem. Aj, dwa punkty tylko. Oj, gra się skrzeczyła. No i tutaj mamy też drzwi Tarota. Kompletnie nie wiem jak tutaj to mam odblokować. Albo tych kart mam za mało. W blasku księżyca próżność karmi sny, by zburzyć harmonię. A w blasku księżyca próżnia karmi sny. Tylko... próżność. A, to próżność ma być na dole, tak? W blasku księżyca. Romans, piękną harmonia. W blasku księżyca próżność karm jest, by zaburzyć harmonię. Ja tych kart mam chyba za mało. Mamy, widzicie, to jest na górze, to jest na dole. Próżność. Czyli tutaj tak jakby... Próżność. Karmi sny, by zaburzyć harmonię. Aha, że chyba wiem o co chodzi. Jak to obrócimy, to ten romans, piękną harmonię będzie na dole.
Ale to nie tutaj, nie w tym miejscu. Podróż, droga, lot. Blasku księżyca, próżność, karmi sny. Czy to będzie to na górze? Pewnie. Ale to nie tutaj, kurczę. Dobra, wiecie co, zostawię to na razie w spokoju. Srebrzyste lusterko, dobra, bierzemy to. Srebrzyste ręczne lusterko z wypaloną kobiecą twarzą. Pozostałość po tym, co można by uznać za przejaw procesów, które stoją za zwyczajami żywieniowymi demonów. Odzwierciedlają naturę świata demonów, pozwalają im znaleźć pożywienie w tych bardziej emocjonalnych aspektach ludzkich działań. I jest to potężna i uzależniająca pasza towarzysząca, tworząca nawyki. Ten, który nie chce być pożywką, zwłaszcza jeśli ma do czynienia ze światem pozaziemskim, winien pohamować swoje pasje. Nie wiem, czy to lusterko nie jest potrzebne do ulepszenia jakiejś broni, którą mamy. Wiecie, ja też nawet nie wiem, czy te trzy karty, które mamy, to są jakby wszystkie karty, ale chyba nie. One są podnumerowane chyba od 1 do 12. Nie, ja kurde wlazłem. Mamy połamany memuar w końcu. Niewinny optymizm, młodzieńczy wręcz, osoby radośnie pomykającej ku przepaści, miała nadzieję, uznała, że dalsze nagrania nie są potrzebne i rozbiła je jako pokrzepiające przypomnienie o nieuchronnym sukcesie, który miał nadejść. Nadzieja potrafi być czasem oślepiająca. Dobra, tutaj mamy to zebrane w końcu. Oh shit. Dwie sztuki. O i patrzcie. Czy to powinienem jakby zdobyć trochę później? I to z drugiej strony. Okej, to nic. Wychodzimy stąd. O, grę przechytrzyłem troszeczkę. Czekajcie, w którą to stronę tu? Tam może bym to otworzył, ale nie wiem. Czy to wszystko tak zrobione, żeby jakby właśnie iść w tym kierunku. Czy co, tutaj też nie przejdę? O mordę, chyba że naokoło. Wróćmy się tu, a później się przeniesiemy w to miejsce i pójdziemy tutaj na dół. A, tutaj coś jeszcze jest, widzicie? Tutaj nie próbowałem tego otworzyć. Dobra, to przejdziemy tutaj, w tą stronę. Przejść do gracza, gdzie jestem? Tutaj, dobra, spoko.
Kotwica, tutaj tak, siódemka. O kurde. Ej, skąd mam 203 sztuki tuszu? O matko, skąd to się tyle wzięło? Spróbuję rozwiązać zagadkę tutaj z tym przejściem. O fuck. Zapomniałem. A, to są drzwi numeryczne, to jest dosyć proste. Co jest najgorsze, że ja muszę chować ten dziennik. O cholera, to jest 3434. Dobra. O cholera, co to kuźwa jest za hieroglif? 5897. Dobra. I tutaj mam ostatnie 1928. Już trochę nabrałem wprawy. Memoir, proszę Państwa. Mamy memoir. Płyta szelakowa ze wspomnieniami Marii Annie Floyd. Część druga. Dobra. I tu się pojawiła wyrwa. Co ciekawe, ale ja nie chcę tam iść. Dobra, zbadajmy. Aha, nie zbadamy tego. To znaczy, ewentualnie spróbuję tu otworzyć te drzwi. A czekajcie, gdzie mnie to ma niby przenieść? Uzupełni przedmioty. Aha, wróć na daleko. Aha, tu się nie da przejść teraz. Aha, o kurde. A co to się stało? Chyba to nic, skorzystajmy z tego przejścia. Ej, czego mi tutaj to przyniosło? O, w mordę, dobra, to nic. Aha, bo tylko tutaj się możemy przenieść? Jakie dziwne. Dobra, to nic. Przenieśmy się.
Siódemka nie, tutaj też nie. Kotwica 11, sekretny teleport. Kotwica 3. Kotwica 4, o tutaj. Pójdziemy tutaj, o. Zobaczymy. Cyk, wchodzimy. Aha, i mamy zagadkę z... Aha, okej. Okay. Czyli tego już w zasadzie nie muszę otwierać, a znaczy w sumie to otworzymy, bo tu mam jeszcze przejście, okej. Okay. Tak. To nawet nie będę... Alaba, spróbujmy. Czyli tu nic nie zrobimy. Kończą nam się powoli miejsca, gdzie możemy iść. To mnie trochę martwi. Aha, tutaj jest zejście na dół, wróć. No i tutaj na dół zeskoczymy sobie. Tak, tylko że... No i ludziska, wykorzystaliśmy chyba wszystkie możliwości, więc albo teraz da się tutaj otworzyć któreś z tych przejść, używając kart. No bo tutaj się nie dostaniemy, tutaj też nie. Więc albo wracamy do Limbo... Jak on się nazywa? Limbo Ojca? Tak, Limbo Ojca. Tylko tak, czy tutaj mamy coś, co możemy zwiedzić? O kurde, to jest jakiś ten. Tego wcześniej nie było. Wow, a co to się pojawiło tu? Tutaj mamy jeszcze możliwość ewentualnie przejścia. Dobra. Cię powoli, powoli tracimy ścieżki. Nie wiem, czy warto się przenieść, czy... W sumie to mnie ciekawi, co to jest. Z tą komportą widzę, chyba nic nie zrobimy. Wiecie co, bo tutaj, aha, tak mi się wydaje, tutaj chyba jest obóz. W tym miejscu. Chyba. Dobra, to nic, gdzie jestem w ogóle? Przenieś się. Tu się przeniesiemy. I pójdziemy w prawo, zobaczymy co to się naniosło na tej mapie. Pójdziemy. O, to jest tylko ten cały... Otwórz
otwórz urządzenie. Moment, bo ja takie coś mogę przecież zrobić. Chyba. Ej, nie da się chyba tego zrobić, niestety. No niestety tutaj chyba tego nie zrobimy. No trochę niefajnie. Przyznam. No bo tu chyba, że jeszcze ewentualnie możemy spróbować o tego. Nie. Nie, nic tutaj nie zrobimy. Albo coś się nie robi nie tak, albo czegoś nie mamy. O cholera, a ci skąd się tu... Aha, dobra, bo tutaj mamy tą. Czemu jakoś wytrąciłem, nie wiem jak. Bo tutaj mamy obóz, dlatego była ta informacja. Czyli tak przypuszczam, że to właśnie dotyczy obozu. Który możemy tutaj... aha! Czekajcie, bo ja nie mam tutaj podpowiedzi jeszcze. O cholera. Czy to jest to? Dobra, ja sobie to zapiszę, bo to mi się przyda. Zamek kołowy. To się wszystko obraca. Shit. To prawdopodobnie będzie tutaj. To tu. A tutaj potrzebujemy. Tego. Ale to jest tyle samo cyfr na jednym okręgu co na drugim, więc tutaj. Aha. O mordę. O jest tutaj, dobra, to jest, nie, wróć, to jest tu, tutaj powinno być to.
tutaj powinno być. O matko, na drugim końcu tego jest. Czego mi to dwa razy przyjechało? O, jakie oszustwo. Ale to działa ciulowo. To jest to, ale to się obraca cały czas z nami. Czyli to musimy czekać, bo to się obraca czasami o 2, a czasami o 1. Jaki to jest? Jest. Matko. Come Omega, he might be onto you. Get ready, shoot on sight. Come Omega, respond. Kurwa mać. You wait for these messages. You like hearing her voice. Shut up. I don't want to talk about it. As you. Dobra, czyli to był obóz. Znikło to nagle, także tutaj już. A tu jest jeszcze kolejny obóz. Fajnie, że to jest przynajmniej zaznaczone. Jedyna tutaj w tym momencie ścieżka, jaką moglibyśmy się udać, jest w to miejsce. I w następnym odcinku tutaj zaczniemy tą eksplorację. Jeśli tutaj się okaże, że nie mam. Nie ma możliwości jakby dalszej drogi, to będę musiał coś pokminić. Chyba, że mamy na tyle teraz tutaj tego atramentu, żeby nabyć kolejną umiejętność, która na przykład pozwoli nam na przechodzenie przez te ściany. Mordeczki, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, piona.